Cześć, z tej strony Mateusz. W dniu dzisiejszym chciałbym z wami porozmawiać o iPhone'ie SE 2, czyli tym modelu z 2020 roku i sensem kupowania go w 2022, czyli w obecnym czasie. Jest to o tyle ważne pytanie, że dość sporo osób pyta mnie, czy warto właśnie go kupić, albo inaczej, jaki telefon z tych tańszych iPhone'ów właśnie warto kupić na start, kiedy nasz budżet generalnie nie przekracza gdzieś 1500-2000 zł. No i w tym właśnie budżecie, w tym przedziale cenowym ten telefon idealnie się plasuje, ale czy jest faktycznie warty tych pieniędzy i czy może nie lepiej jest poczekać na jego nową wersję, która ma również pojawić się w tym roku? O tym będzie w dzisiejszym filmie. Pytanie z tytułu tego filmu wydawać wam się może proste, ale w gruncie rzeczy odpowiedź na nie jest trochę bardziej skomplikowana, o czym zaraz się przekonacie. I może zacznijmy sobie od tego, na czym skończyłem tak naprawdę wstęp, czyli porozmawiajmy o iPhone'ie SE 3, czyli potencjalnym następcy tego iPhone'a SE 2 z 2020 roku. O nim się już mówi generalnie od dłuższego czasu, ale nasilają się plotki mówiące o tym, że już na początku tego roku albo maksymalnie w drugim kwartale Apple planuje wydać właśnie takiego następcę. I tutaj pewnie sporej części z was zapaliły się światełka w oczach, pomyśleliście o jakimś naprawdę fajnym upgrade'ie. No to muszę to trochę stonować ze względu na to, że design tego telefonu praktycznie w ogóle się ma nie zmienić. Ma to zostać stara konstrukcja, rodem z iPhone'a 8, bo tak naprawdę iPhone SE 2020 to jest prawie jego klon. Ale mają oczywiście się zmienić parametry, ze względu na to, że po pierwsze na pokładzie ma być Apple A15, czyli procesor, który jest wykorzystywany przy iPhone'ach 13 Pro, czyli tych najlepszych obecnie. Z drugiej strony mają być tutaj też zaimplementowane 4 GB RAM-u oraz wsparcie dla 5G, więc będzie można wykorzystywać najnowszą technologię, a także ma być podkręcony aparat z jednym obiektywem, ale ma być to już 12 megapikseli z też mniejszą jasnością. W związku z tym tutaj te fotki pewnie będą wychodziły lepiej. Pytanie jak z baterią, czy Apple ją podkręci, bo ja pamiętam niestety, że ten iPhone SE 2020 to on pod względem baterii był dosyć przeciętny i to jest łagodne określenie, ale tak jak wam mówię, to są w zasadzie tylko plotki, przecieki, które co jakiś czas się pojawiają, ale dosyć mocno się nasilają, więc jeśli miałbym obstawiać, to powiedziałbym, że tak, taki telefon się pojawi, tylko pytanie kiedy i czy wy możecie do tego czasu czekać. Jeśli możecie, no to poczekajcie, zobaczycie jak się sytuacja rozwinie. Natomiast jeśli oglądacie ten film później, na przykład kilka tygodni, czy nawet kilkanaście po premierze i nie pojawił się taki telefon, no to można poważnie brać pod uwagę iPhone'a SE z 2020 roku, pod warunkiem, że będzie w dobrej cenie, bo tak naprawdę w tej normalnej, w której czasami nawet teraz się pojawia w okolicach 1800-1900 zł, tak średnio raczej bym go rozważał. Niestety, powiedzmy sobie wprost, to jest telefon o dość przestarzałym designie, pomimo tego, że on jest najnowocześniejszym iPhone'em z tej starej linii, czyli z iPhone'ów z tą grubą ramką, Touch ID i tak dalej. No tutaj oprócz tego, że był dobry procesor, jak na tamte czasy, jak on wychodził, to tak naprawdę konstrukcja już była wtedy przestarzała. W związku z tym do ewentualnego zakupu tego telefonu mogłaby mnie przekonać cena, ze względu na to, że jeśli byście go znaleźli na przykład w jakiejś promocji za około 1500-1600 zł, to byłbym w stanie to rozważyć pod warunkiem, że musicie kupić nowego iPhone'a. Czasami dostaję takie pytania, jakiego nowego, nieużywanego iPhone'a kupić na start w granicach właśnie 1500-2000, no i wtedy się pojawia naprawdę duży problem z doradzeniem, bo tak naprawdę takich iPhone'ów nowych nie ma. Można kupować iPhone'a 10 czy 10R, a może nawet czasem 10S'a w podobnych pieniądzach, ale mówimy o wersjach używanych i ja generalnie do nich bym się skłaniał, nie miałbym nic przeciwko na przykład zakupieniu jakiegoś dobrego iPhone'a 10R, nie mówiąc o 10S-ie, który miałby fajny stan techniczny, dobrą baterię i ogólnie by właśnie kosztował w tych pieniądzach. Natomiast jeśli nie znajdziecie takiej oferty, albo z drugiej strony chcecie koniecznie nowy telefon z gwarancją sklepową i tak dalej, no to ten iPhone SE jest tu jakby naturalnym wyborem. Po prostu z braku laku nie ma też innych telefonów do wyboru w tym budżecie. Od razu tutaj, żeby być szczerym, dodaję, że w wyższych cenach nie ma sensu go kupować, także polujcie sobie na promocje, one lubią się pojawiać. Te telefony bywały już tańsze w tych większych sklepach, tam się też częściej pojawiają promocje na iPhone'y, także możecie sobie sprawdzać sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu. Natomiast wracając trochę jakby do samej specyfikacji tego telefonu, jego największą zaletą jest zdecydowanie wydajność. On jest bardziej wydajny od iPhone'a 8, nie mówiąc o 7. Ma procesor Apple A13, w związku z tym ten telefon będzie jeszcze wspierany przez aktualizację przez myślę 3, 4, a może nawet 5 lat. 7 raczej za
zakończy swój żywot gdzieś za rok, ósemka może za 2 lata, maksymalnie 3, więc ten telefon dużo dłużej pociągnie. To generalnie była właśnie wersja telefonu przeznaczona dla osób mniej wymagających, które mogą mieć stary design, tylko chodzi o to, żeby ten telefon fajnie działał. No i to miała być też odpowiedź na taką tańszą androidową konkurencję. Pod względem designu, konstrukcji raczej im nie wyszło, natomiast pod względem wydajności jak najbardziej. Także pod tym kątem nie można mu za wiele zarzucić, ale tak jak wam mówiłem, pod kątem baterii jak najbardziej. Ten telefon jest w stanie wytrzymać gdzieś kilka godzin bardziej intensywnego użytkowania. Jak mu odpuścicie, to może wytrzyma 7, 8, ale raczej nie więcej. Niestety ten telefon jest skazany na ładowanie no minimum raz na dzień i to jest takie minimum minimorum. No bo generalnie ja podczas testowania tego modelu nie miałem problemu, żeby go już około 13-14 doładowywać. Tak niestety ta bateria tutaj wygląda. Być może coś w tym iPhone SE 3 się poprawi, ale tak jak wam mówiłem, no nic pewnego. No i z pozostałych rzeczy ten telefon ma również 3 GB RAM-u, w związku z tym naprawdę on dosyć płynnie działa i nawet na iOS 15 nie ma większych zacinek, chociaż też trzeba przyznać, że nie ma niektórych w ogóle nowoczesnych funkcji, tych, które jakby zostały do tych najnowocześniejszych telefonów, no tak po prostu Apple to okroiło. Natomiast jeśli chodzi o samą konstrukcję, tył wygląda naprawdę nieźle, jest on szklany, w związku z tym umożliwia ładowanie bezprzewodowe, to jest spoko, natomiast przód to są grube ramki, niestety ten ekran ma 4,7 cala, ale jest pokryty też dodatkowo właśnie tymi grubymi ramkami, w związku z tym nie można efektywnie wykorzystać całego przedniego panelu na jakąś dużą przestrzeń roboczą. No i z drugiej strony macie przycisk Touch ID, w związku z tym, łagodnie mówiąc, no nie jest to najnowocześniejszy proces odblokowywania telefonu w 2022 roku i w porównaniu do androidowej konkurencji, znowu, że się tak odwołam, no to jest to, można powiedzieć, trochę słabe, a raczej takie stare rozwiązanie. Generalnie podsumowując ten telefon, mógłbym powiedzieć, że osoba, która go kupi, musi naprawdę dużo zaakceptować, jeśli chodzi o różnego rodzaju ograniczenia, ale dostaje w zamian to, że ten telefon naprawdę dobrze śmiga, dobrze działa i myślę, że będzie jeszcze dobrze działał przez co najmniej 2 lata, a wspierany pewnie będzie jeszcze nawet rok czy dwa dłużej. Na tej chwili, tak jak wam mówię, to wygląda tak, że z jednej strony wydaje się, że jest to najlepszy, najtańszy iPhone, jaki możecie kupić w tym budżecie 1500-2000 zł, pod warunkiem oczywiście, że musi być to nowa wersja, bo jeśli moglibyście kupić używkę, no to ja bym poszedł generalnie w jakiegoś 10R, 10S-a, albo jeśli możecie dozbierać, to najlepiej by chyba tak było, aby poszukać sobie jakiegoś nowego 10R-a, albo w ogóle dopłacić do 11, tylko tutaj już będzie bardzo duża przepaść, ze względu na to, że 11 kosztuje 2500-2600, a jeśli mówimy tutaj o zakupie na przykład iPhone'a SE podstawowej pojemności, te 64 GB, no tutaj on kosztuje regularnie gdzieś 1700 zł, także drugi tysiak prawie trzeba by dorzucić. Reasumując, może was to zdziwi, ale ja bym się wstrzymał mimo wszystko z zakupem, albo poczekał na jakąś fajną okazję na używany właśnie iPhone 10S czy 10R. Jeśli go nie znajdziecie, to możecie poczekać na nową wersję iPhone'a SE 3. Jeśli ona się pojawi, to prawdopodobnie będę wam ją doradzał, ale to oczywiście będzie po finalnych testach. Natomiast te osoby, które liczyły na to, że będzie to telefon skonstruowany na miarę iPhone'a 12 czy 13 mini, ale w budżetowej wersji, czyli dostaniecie na przykład bezramkową konstrukcję z nowym procesorem i powiedzmy gorszymi trochę parametrami poniżej 2000 zł, no na to absolutnie bym nie liczył. Apple raczej takiego kroku nie zrobi. Jeśli chcecie budżetowy telefon, ale już z nowym designem z Face ID, no to musicie wydać co najmniej te 3-4 tysiące, jeśli chodzi o 12 bądź 13 mini. No chyba, że w naprawdę dobrej cenie w jakiejś promocji znajdziecie iPhone'a SE tego 2020, to też można by go wtedy rozważać, ale tu kluczowym czynnikiem będzie po prostu kasa. Jeśli będzie w dobrej cenie, to rozważałbym, a jeśli w normalnej, no to raczej nie. Na rynku są po prostu lepsze androidowe propozycje, czy też po prostu właśnie używane takie iPhone'y jak 10S, 10R i na nich bym się szybciej po prostu skupiał. Tak jak wam mówiłem, jeśli będziecie chcieli planować kupić takiego iPhone'a, to polecam wam sprawdzać te sklepy w opisie tego filmu.